I co, jak myślisz, dlaczego prorok wymordował te biedne dzieci? Dlaczego Bóg mu na to pozwolił? Żebym ja to wiedział. No, w ogóle o co tam chodziło? No, chodziło o to, że sobie szedł Elizeusz, nie? Mhm. No i jakieś dzieciaki do niego podbiegły i zaczęły tam wołać łysek, 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 nie? Zaczęły się go z niego zbijać, nie? No. No i już przeklął ich. A pamiętasz, gdzie to było zapisane? Może przeczytałem po prostu. W Królewskiej? Chyba tak, ja nie pamiętam, gdzie to było. Królewska. Mhm. Pamiętasz? Druga Królewska, nie? Nie wiem, chyba... może. Czy pierwsza? Bo to było już z czasów po Achabie, nie? Pamiętasz? No, tak, tak. Tak. Mhm, to jest drugi rozdział drugiej królewskiej. Tak, drugi rozdział jest trzeci, tak, tak, zgadza się. Dalej. Stamtąd poszedł do Betelu, a gdy szedł drogą, mali chłopcy wyszli z miasta i naśmiewali się z niego, mówiąc nań: chodź na łysy, chodź na łysy. Obróciwszy się więc i spojrzawszy na nich, przeklął ich w imię Pana. Wtedy wyszły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały z nich 42 dzieci. No, czyli w sumie on ich nie zamordował jednak. Jak tutaj słuchający sugerował, że ich zamordował, a jednak ich nie zamordował. No. Wygląda na to, że Bóg ich zamordował. Wygląda na to, że to Bóg. Jak to? No normalnie. No, no dobra. On ich przeklął w imię Pana. Przeklął ich, że tam, nie wiem, bądźcie przeklęci, tak? Ale czemu? Czemu? Że no bo... się zaczęli się go śmiać? No sorry, no. Tak, no. No. Zgadza się. A Bóg zrobił, że wyszły dwa niedźwiedzie i ich pozabijały. Czemu akurat, bo się, jak się śmieli z Elizeusza, czemu akurat taka kara, no nie rozumiem, no. No, no tak, no. A dlaczego chcesz wszystko rozumieć? To co, no, to mam, nie wiem, co sugerujesz, mam przyjąć na wiarę, że, czy jakoś tam... No wiesz, no wierzysz w to, że Bóg jest sprawiedliwy? Tak. No to... I wierzę też w to, że jest miłosierny. W takim wypadku, jeżeli wiesz, że jest sprawiedliwy, jest miłosierny, no to... Litościwy i nierychły do gniewu. Zgadza się. W takim razie to był sąd i im się należało. Ale dzieciom? Mali chłopcy wyszli z miasta i naśmiewali się z niego. To jest właśnie piękny fragment, który pokazuje, że nie ma czegoś takiego jak, że ktoś jest młody i odpowiedzialność na nim nie ciąży. To jest fajne właśnie, mi się to podoba w pewnym sensie. Też może hardkorowa sytuacja, ale... pokazuje, że nawet jak jest mały gówniarz, to i tak odpowiada. No to jest strasznie ostre przecież, no. Przecież skąd on mógł nawet wiedzieć, skąd oni mogli wiedzieć, że robią coś złego? Może trzeba im było wytłumaczyć. W duchu, wiesz, takiego współczesnego humanizmu. Może no. Tak, tylko że miłosierny Bóg stwierdził, że nie ma sensu już im tłumaczyć, bo i tak nie zrozumieją. To co to za miłość wtedy? No, wiesz, no, kimże ty jesteś, człowiecze, aby sądzić Boga? Aha, no tak. No tak, to powinienem przyjąć wszystko to, co on robi i nie śmieć nawet... zaufać, że to jest dla twojego dobra. A poczekaj. Kojarzysz 10 przykazań? No tak. Kojarzysz czwarte? Czwarte kojarzysz, ale nie o nim mowa. A kojarzysz przykazanie, nie będziesz zabijał? No kojarzę. Kto ustanowił dekalog? No, Jezus. O. No jeżeli powiedział nie zabijaj, a sam zabija, czy powiedzmy wykorzystuje swoje stworzenie. Czyli uważasz, że jeżeli na przykład ktoś łamie prawo na świecie, nie? Jeżeli ktoś łamie prawo, to nikt nie ma prawa go zabić za to? Wymierzyć sprawiedliwości? Stara, ale to jest jakaś, nie wiem, ja nie chcę żyć w takim świecie. Ja bym chciał, żeby był ktoś... Żeby była kara śmieci? Bym chciał, żeby był ktoś, kto wymierza sprawiedliwość. I no bym chciał, żeby tym kimś nie był człowiek, bo wiem, że człowiek jest upadły i często nadużywa tego, nie? Tak. A się odsuwasz, pewnie cię nie widać. Widać mnie, dobrze mnie jeszcze tam. No. Ale... się pilnować, bo mamy ten, się ograniczone możliwości. Ale patrz, przestało padać chyba. No przestaje. Jeszcze pada. Chcieliśmy nagrać w fajnym miejscu, a nie wyszło. To mnie, wiesz... Cały czas dziwi i tam. A nie chciałbyś, nie jesteś ten spragniony sprawiedliwości? No pewnie, że jestem, no ale, ale aż takie, że się z ciebie zacznę śmiać, nie wiem, że jesteś gruby, o. I no ale widzisz, no jeżeli się na mnie z czegoś śmiesz, to zauważ, że niedźwiedź nie wychodzi, nie?
i cię nie pożera. A może powinien. No właśnie, no właśnie. Czemu, dlaczego? Dlaczego nie? A dlaczego w tym bo przypadku? Bo Bóg jest sprawiedliwy i stwierdził, że tam, tak mi się wydaje, że tam po prostu to musi mieć miejsce. Sprawa jest też taka, że musimy, wydaje mi się, że to jest ważny kontekst historyczny. Mhm. Bo tam, kto tam był? Achab królem był, nie? Tak, tak, jeszcze Achaba był Achab. To była ta cała jazda z tym Jezebel, z tym Baalem i z górą Karmel, nie? I Eliaszem. Właściwie to już jest Ahazjasz, syn Achaba, nie? W czasie no ale Elizeusza. Powiedzmy, to jest ten kontekst historyczny. To są dzieci tych ludzi, tych, którzy właśnie poszli za Baalem i właśnie składali też swoje dzieci w ofierze i tak dalej, i tak dalej. A kojarzysz górę Karmel, kiedy miał miejsce wielki cud i cały lud się nawrócił do Pana, jest tak napisane. Tak. I może to są właśnie dzieci tych ludzi, którzy się nawrócili do Jeżeli Pana. By tak było, to rzeczywiście to byłoby, nie wiem, straszne, co się stało. No i jest. Ale wydaje mi się, że tak nie było. Popatrz, w jakim... Bo Elizeusz, bo jeżeli się nawrócili do Pana, to dlaczego się naśmiewali z proroka Bożego? Jeny, Szymon. Naśmiewali się z proroka Ale Bożego. Ale wiesz, jak to jest z małymi dziećmi tam, no. Że się zawsze będą śmiać i wiesz. Dorosły chyba... wie, że nie wypada. Wydaje mi się, że w tej wiosce już żaden dzieciak się więcej nie śmiał. A wiadomo, że się nie śmiał już potem, no ale, ale za jaką cenę? Przecież pomyśl współcześnie, w jakim ludzkość jest teraz w punkcie? Doszła do tego, do szczytu swojego rozwoju, prawda? Między innymi z tym w kwestii wychowania dzieci, że przecież nie można narażać ich na szoki, na stres. No i widzisz, jaki jest tego efekt. No widzę. W każdym razie jest tutaj napisane, a jeszcze więcej, jest napisane, że wyszły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały z nich 40. A, czyli nie wszystkich. Czyli nie wszystkich, czyli to dopiero jaki dla ocalałych musiał być szok. No. Oj, ci już chyba nigdy nas proroka się nie śmiali. Jak widzą nie tylko szczątki, ale też swoich kolegów, ale widzą, jak to się dzieje wszystko. Przecież to jest straszne. Masakra. No naprawdę ale masakra. Wydaje mi się, że tutaj też jest kwestia tego, że Elizeusz nie po... Dlaczego się śmiali łysy? Bo Eliasz był długowłosy. Jak czytamy też na początku pierwszej królewskiej, w pierwszym rozdziale, bo w drugim. Tak. Eliasz był mężem długowłosym. Tak, był mężem długowłosym. No, a tu nagle przychodzi jakiś łysy i mówi, że on teraz będzie w imieniu Boga przemawiał. No to wydaje mi się, że to między innymi ich rodzice też tu zawinili sporo. I dlatego się śmiali, że łysek. Śmiali się z tego, że on nie jest powołany przez Boga i przez to, co tam się stało, wydaje mi się, że cały Izrael uznał Elizeusza za proroka Bożego i zaczęto się go bać. Dlaczego? Właśnie, bo się bali. Właśnie, bo się bali. Bo ten wielki Bóg niedostępny znowu coś na nas ześle. Słuchaj, to jest pogaństwo. To pogańscy bogowie byli tacy, że trzeba ich przebłagać między innymi ofiarami z dzieci, jak mówiłeś. No dobra, jaki to jest Bóg miłosierny? Szymon, co to jest za posłuszeństwo ze strachu? No, że mamy być z miłości posłuszni. No, zgadza się, to dobroć Boża prowadzi nas do posłuszeństwa. Dobroć? Że na słowo pańskie wychodzą dwa niedźwiedzie i rozszarpują w kawałki. Tak, a wiesz, jak z drugiej strony spójrz. Jeżeli jesteś wierny Bogu, to nawet się dzieci nie mają prawa z ciebie naśmiewać. To jest ciekawe. Wspaniałe. To ciekawe. A przecież jeżeli ktoś się bije w jeden policzek, na co w mojej dumie. Ale to Bóg wymierzy sprawiedliwość, ty masz nadstawić. Wymierzy? Kiedy wymierzy? Czemu od razu nie wymierza? Tutaj wymierzył od razu. W swoim czasie. A w swoim czasie? A czemu to od razu? Ja też chcę, jak się ktoś ze mnie naśmiewa, żeby... Jeżeli się Boga spytaj, kiedy. Przecież są proroctwa mówiące, że kiedy. Co ma się jeszcze wydarzyć. Czekamy przecież z utęsknieniem na dzień w sumie zagłady. Ludzi, którzy się naśmiewają z ludzi bożych. No to jak? Ale poczekaj. Bo jeszcze żeśmy tutaj nie doszli do tego, czemu tak się stało, jak się... Znaczy, bo wiesz, bo pytanie stało. Było, nie? Czemu Elizeusz zamordował te dzieci? No Elizeusz ich nie zamordował, tak, odpowiedź jest prosta. Tak, do tego żeśmy doszli. Tak, Bóg stwierdził, że należy unicestwić, rozszarpać przez niedźwiedzie wręcz, tak. Okej, co do czego dalej doszliśmy? No, że dlaczego? Ten, który dlaczego? Powiedział, nie będziesz mordował, sam morduje. No, to już chyba też wyjaśni się. Musi być ktoś, kto przestrzega prawa. Ktoś jest sędzią. Jest ponad prawem, tak? Czy ponad prawem. Nawet to nie jest sędzia bycie. Musi. Ale słuchaj. Przestrzegać prawa. Przecież prawo jest po to, żeby je przestrzegać, nie? Przecież niektórzy mówią, że po to, żeby je łamać, ale... ale jeżeli jest prawo i nie ma konsekwencji, to po co prawo? To w zasadzie... Co takie prawo? To bez autorytetu żadnego. Musi być jakaś konsekwencja. Konsekwencja, tak. Zrób to, będziesz żył, nie rób tego, będziesz martwy.
Ale to, że się naśmiewają tam z niego, to wiesz, to jest które? Przestąpienie którego przykazania? Wydaje mi się, że to była kropka nad i. Wydaje, to już muszę tak. Wydaje. A tobie się wydaje, że Bóg jest niesprawiedliwy? Tak. Wydaje. Czytam. Widzę. No. Że jest. Bo... Ja to widzę super, nie? Idzie sobie człowiek, który jest wierny Bogu, no. Jego sługa, i Bóg go ratuje, nawet z naśmiewania się. Ale ile mamy innych przypadków, że Bóg nie ratuje? No, na przykład. Powiedzmy, ratuje po czasie, no. No tak, no wiesz, w Piśmie Świętym jest dużo takich sytuacji, gdzie wydaje się, że ten Bóg jest taki właśnie bardzo surowy. No ale Bóg jest surowy. Prawo jest bardzo surowe. Ej, bo ten, który ustanowił prawo, nie może być poza tym prawem. Wiesz, jak denerwuje, kiedy policja cię łapie za przekroczenie prędkości, a sami jadą 120, tam gdzie 50 jest. No dobra, ale powiedzmy... Nie spędzimy. No zgadza się, no ale powiedzmy, żeby uciekał jakiś... O, przekroczyłeś prędkość, nie? No i teraz na przykład, wiesz, widzisz, że cię goni policja, no i stwierdzasz, no to ja sobie będę jechał 200, bo oni mogą tylko 90. I uciekasz. Sorry, ale gdzie tu sprawiedliwość? Muszą jechać 220. No nie ma wyjścia, no bo jak? No nie wiem, no... Dochodzimy, tak mówiłeś, o tych wikingach. To właśnie dochodzimy chyba do czasu wikingów. Musimy się wyrzec zdobyczy, prawda, oświecenia i tak dalej, ludzkości, bo może właśnie, jeżeli ktoś robi źle, to ty jeszcze gorzej musisz, nie? I tak ale dalej, żeby właśnie, go ukarać. I właśnie, wiesz, mi się ta koncepcja ta też nie podoba, ale podoba mi się koncepcja, że jest ktoś, kto jest sprawiedliwy i że ten ktoś ma władzę, że on jest królem. Że to właśnie jest, że to Jezus ma władzę, że to On jest tym, który wie kiedy. I On może robić, co Mu się podoba, a Ty, człowiecze, bądź pokorny. No sorry, On jest dawcą życia, więc dlaczego ma dawać go komuś, kto go nie chce, nie? To odrzuca dawcę. Jest niesprawiedliwe. Jest niesprawiedliwe. A co? No to, co mówisz. To wytłumacz mi dlaczego. No bo, no już mówiłem, że jeżeli stworzył prawo, to powinien też go przestrzegać. Ponadto cały Nowy Testament, a i Stary też podobno, mówi o tym, jaką to Bóg jest miłością. No. Wielką. No tak, wiesz, ci wytłumaczę, jak widzi tutaj miłość Bożą w tym fragmencie. No dobrze, ale zanim to wiesz, mi się kojarzą, jak czasem czytywałem różne takie poradniki, prawda, dla rodziców i tak dalej. No. I kiedy tam jest powiedziane, że rodzic, kiedy kara swoje dziecko, to rodzica to bardziej boli niż dziecko, tak? I to jest podobne takie tłumaczenie, że wiesz, że bardziej boli. Dobra, rodzica tylko, że niż gdyby Bóg nie ukarał tych dzieci, to Elizeusz nie mógłby pełnić swojej służby jako prorok i cały Izrael poszedłby na zatracenie i cały Izrael nie ujrzałby życia wiecznego. A skąd wiesz? No bo po coś to Bóg zrobił. Bóg to zrobił z miłości. No bo dlaczego? Dlaczego? Po to, żeby co? Żeby dać upust gniewu? No właśnie. Nie. Zauważ, że gdyby to, kim jest Elizeusz, nie było utwardzone w Izraelu, to nic by nie zrobił Elizeusz. Czyli innymi słowy, 42 dzieci zostało poświęconych, żeby cały naród został... Znaczy nie, inaczej, oddało życie, czy nie wiem, zostali rozszarpani. Zostali osądzeni. Po to, żeby za swój grzech. Cały Izrael mógł żyć, tak? W pewnym sensie tak, ale zostali osądzeni za swój grzech. A wiesz, mi to przypomina? Lepiej, żeby jeden człowiek zginął, a cały naród żył. Tylko, że to Bóg zdecydował w tym momencie. Wszystko mu wolno, a nam nic. Tylko, że Jezus był bez grzechu, a ci, no sorry, no. Tego nie wiemy, brat, to raz. Dwa, no Bóg to wie i Bóg stwierdził, że no... Już przekroczyli jakiś dopuszczalny limit. Ojeju, grzechu, nie wiem, nie? Gdyby się targnęli nie na życie Elizeusza, wtedy Bóg mógł stanąć. A skąd wiesz, jakby się to skończyło? To naśmiewanie się. No. Nie? Nie wiadomo. No, wiesz, zwłaszcza, to naprawdę byli dzieci bałwochwalców. Zwłaszcza, że tu jest powiedziane, że 42 zginęło i że to nie była cała grupa. To nie były jakieś biedne dzieci, to były naprawdę bandziory i to wiesz. Gimnazjum? Półki. Tego nie wiemy, wiesz, ile mieli lat. Myślę, że co, młodzi chłopcy, nie? Tak, mali. Mali chłopcy.
A jak mówię, że było 42 zginęło, czyli to była większa grupa, no to już taki tłum na jednego. No właśnie, idzie sobie człowieka. Jeden, a to nagle 42 takich nieobliczalnych dzieciarów. Tak, zwłaszcza, że to jest okres rozwydrzenia, rozpasania i zdziczenia. I to najgorszego, z całego okresu. Najgorszego, z całej historii. Z całej historii Izraela. Nie tak. Było chyba gorzej nigdy. Tak. Jeśli chodzi o czasy podobne jak Sodoma i Gomora, nie? Albo i gorzej, nie wiadomo. Albo i gorzej. Może za czasów sędziów też było ostro. Tak. Może to podobnie. Było. Oni wtedy jeszcze nie korzystali ze zdobyczy oświecenia. I może faktycznie mogło się skończyć o wiele gorzej. No. I Bóg ochronił swojego sługę. Wiesz, takie historie w piśmie czasem są jak taka szpila, nie? I teraz pytanie, czy ja dalej wierzę, że Bóg jest sprawiedliwy? I teraz tak, mogę zacząć rozmyślać nad Jego niesprawiedliwością, albo rozmyślać nad Jego miłością w tym wszystkim. I w sumie ode mnie zależy, którą drogą pójdę. Zauważ, Szymon, że ta miłość Boża, ta prawdziwa, że to jest co innego niż ta miłość, jak człowiek ją pojmuje. Nie do końca to jest to samo, bo człowiek często, mówiąc, że o miłości Bożej, nie, to dochodzi do tego, ma na myśli to, że Bóg wszystko przebaczy, że możesz robić, co ci się podoba, nie? On i tak wszystko przebaczy i tak dalej, bo Jezus się kocha, nie? Takie nośne hasło. A tymczasem miłość Boża łączy się ze sprawiedliwością, tak ja myślę. Tak. Nie rozerwałem. Na krzyżu się połączyła. Dokładnie. Nie miał litości wizylowastego syna za nasze grzechy, nie? Dokładnie. W tym jaka miłość się pojawiła. Czyli reasumując, Elizeusz, może, ale jeszcze inaczej, może właśnie oni byli tak rozwydrzeni. Pamiętasz, kiedyś ci mówiłem, że mądremu człowiekowi zwrócisz uwagę na coś raz. Raz mu powiesz tylko i on od razu już będzie to widział, od razu to przyjmie i zacznie tak robić, jak powiesz. A jak jest ktoś głupi, to czasem musisz mu przyłożyć, a czasem musisz naprawdę mu ostro przetłumaczyć, bo inaczej nie idzie. Może właśnie oni dopiero teraz zrozumieli. Może tak. Może dzięki temu te resztę z nich ocalił Bóg. A tak by wszyscy zginęli śmiercią wieczną. Tak, że jakby powiedzmy mieli coś tego oleju w głowach, to by im powiedział. Myślę, że po takiej sytuacji to mogli im, chociaż ze strachu, ale chociaż się zastanowić nad swoimi czynami i nad tym, że jest konsekwencja. Mhm. Że ponoszą konsekwencje swoich czynów. Mimo, że są mali. Tak. Jedno, co trzeba pamiętać, to właśnie tak jak mówiłeś o tym kontekście. Jakby te dwa wiersze tylko przeczytać, to można tak jak ja tutaj mówiłem, nie? No, do tej wniosku dochodzić, ale o całości. Jaki to był okres, powiedzmy, kim był Elizeusz i tak dalej, całe to tło, nie? Tak. Po tej górze Karmel. Czyli jednym słowem tu się objawiła nie tylko moc Boża, ale też Jego sprawiedliwość i miłość. Nie? I miłość, oczywiście. Dla Izraela. Bo to jest ciekawe, że czasem właśnie mówimy o tej miłości Bożej, a Bóg kocha wszystkich ludzi, a nie tylko ciebie. Mhm. Nie tylko jedną. Wszystkich. I czasem dla dobra większości po prostu zło odseparowuje. Bóg zawsze rozdziela światłość od ciemności i nie pozwoli, żeby wszyscy cierpieli przez parę osób, nie? Tak. A jakie to były czasy, to jeszcze tu mi wpadł w oko. Wiersz 27 z 3 rozdziału. Wtedy wziął swego syna pierworodnego, który miał objąć po nim panowanie i złożył go na całopalenie na murze. Właśnie o to chodzi. To były takie czasy. Czyli i to byli synowie, te ci chłopcy. Czyli jeszcze, ludzi. Jeszcze gorzej niż teraz jest. No. Tak. Chcę wyobraź, co to byli za typy. Ale czego żeśmy doszli? W sumie było powiedziane. W sumie wszystko powiedziane. O sprawiedliwości i miłości. Dobra. Więc to nie prorok, ale... O miłościwy i sprawiedliwy Bóg. Tak jest. Dokonał sądu. Chwała Mu za to. Chwała. No. To były Cienie Przyszłości. Ja nazywam się Szymon Wygnański. Michał Piłch. Cześć. Cześć.